No to jest okres hańby i barbarzyństwa, dziczy autoryzowanej przez władzę, czy inspirowanej przez władzę i przez mainstreamowe media. Nie sądziłam, że będę współcześnie w Polsce świadkiem takich scen. I takich scen, takiego żenującego, żałosnego zachowania się polskich władz, polskojęzycznych władz, bo to są albo ruscy agenci i to mówię otwartym tekstem, albo a nawet jak nie są, to się zachowują tak jak ruscy agenci. No jaki premier oddaje śledztwo w sprawie śmierci prezydenta państwa w ręce terrorysty, kagiebisty Putina? No jaki? No nie jest to polski premier, jest to człowiek, który reprezentuje interesy na pewno nie polskie, więc ja tutaj z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że albo jest to ruski agent, albo ma jakieś powody, żeby zachowywać się tak jak ruski agent. Niedawno przeprowadzałam wywiad z Władimirem Bukowskim i on mówi: ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego Polacy tak się zachowują. Przecież Polacy powinni pierwszego dnia wyjść na ulicę i głośno krzyczeć. I co? Polskich władz też nie rozumiem, bo w imię czego oni się tak zachowują? W imię polepszenia stosunków polsko-rosyjskich? Bukowski mówi tak: nie ma polepszenia w stosunkach polsko-rosyjskich, bo Rosja w tej chwili to jest Putin, to jest KGB. Nie można polepszyć sobie stosunków z KGB, można tylko być albo ich wrogiem. I albo jesteś ich agentem, albo stajesz się ich agentem, albo jesteś wrogiem. Nie ma polepszenia stosunków z Rosją. I każdy, kto odrobinę orientuje się w globalnej polityce i w troszeczkę zna historię Rosji, czy też współczesne, nawet najnowszą historię Rosji, to o tym doskonale wie. Nie sądzę, żeby tacy historycy, na przykład jak Tusk, o tym nie wiedzieli. Jeśli opinia publiczna się o tym nie dowie, no to my stracimy, czy będziemy dalej tracić tą suwerenność, naszą suwerenność. Więc jeśli chcemy stać się kolonią Rosji i stracić państwo, to tak, to nie róbmy nic. Nie krzyczmy. My musimy mówić o tej katastrofie, o podejrzanych okolicznościach tej katastrofy, z których wszelkie przesłanki świadczą o tym, że to był zamach, że Putin zamordował polskiego prezydenta w 2010 roku na terenie Rosji, we współczesnej, na oczach całej Europy i świata. I my musimy o tym mówić, świat nie chce o tym słyszeć, nie chce o tym wiedzieć, bo świat jest leniwy, nie chce palcem kiwnąć i historia też to pokazuje, ale my na oczach tego świata tracimy suwerenność, jeśli nie zmusimy tego świata, żeby on jednak stanął twarzą w twarz wobec tego mordercy Putina i zareagował na to, że prezydent europejskiego kraju został zamordowany na oczach wszystkich, to jeśli tego nie zrobi ten pozornie wolny, europejski, cywilizowany świat, to my będziemy się osuwać w jakieś opary, nie wiem, jako Europa, w opary reżimów, opary, nie wiem, jakiego systemu. No, na pewno to nie ma nic wspólnego z demokracją i z wolnością. Władze w tej chwili to nie są władze suwerenne, polskie władze. Donald Tusk zachowuje się tak, jakby reprezentował Putina, nie wiem. Komorowski też, wiele rzeczy, które on robi, to robi, że arcyboleśnie proste jest wyjaśnienie katastrofy, bardzo krótko już po katastrofie, tak? No to bez żadnego śledztwa, bez niczego, nie ma żadnych podstaw, żadnych dowodów, z żadnej strony, no to czyją opinią wypowiada? Ja uważam, że my w tej chwili mamy u władzy albo rosyjskich agentów, albo ludzi, którzy zachowują się tak jak rosyjscy agenci i którzy prowadzą nas ku katastrofie jako państwo. I my musimy ich zmienić. Póki ci ludzie będą u władzy, póki nie będzie wspólnych obchodów, bo oni mają krew na rękach. To są ludzie, którzy mają krew na rękach. Donald Tusk umawiał się z prezydentem, z terrorystą, kagiebistą Putinem ponad głową polskiego prezydenta, rozbijając Wisłę Smoleńską, i za sam ten fakt powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. A potem zacierał ślady poprzez zgodę na oddanie śledztwa w ręce Rosjan.
I co, taki człowiek ma wspólnie świętować śmierć ofiar, do której się przyczynił? Bo przyczynił się do tej śmierci.